Nie trzeba dużo mówić o tym, że centrum życia religijnego Żydów to była Jerozolima i to była świątynia jerozolimska. Właściwie cały Izrael, nawet ten w diasporze, był w pewnym sensie skierowany do tej świątyni, do tego budynku sakralnego. Bo tam się odbywały ofiary, tam składano ofiary Bogu jedynemu i prawdziwemu. Poza tym też uważano, że tylko tam Bóg spoczywa w swojej chwale, spoczywa nad Arką. Więc jest to miejsce szczególnej obecności Boga. Zobaczcie, bracia, siostry, jak wiele razy Jezus przemawiał w świątyni, jak wiele razy był słyszany przez ówczesną elitę i nie tylko, ale czy uwierzyło w Niego tam dużo ludzi? Czy ta elita uwierzyła? Wczoraj i dzisiaj słyszymy te sprzeczki z tą elitą żydowską, którzy nie chcą Mu uwierzyć, nie chcą przyjąć Go jako Mesjasza. Jezus wprawdzie nie mówi bezpośrednio, że jest Mesjaszem, ale pokazuje na wszelki możliwy sposób, żeby to oni stwierdzili to, że tak, Ty jesteś Mesjasz. Dzisiaj dowiadujemy się tego wyraźnego zarzutu ze strony Żydów, które stawiają Jezusowi. Otóż nie chodzi im o to, że Jezus tylko narusza prawo żydowskie, że na przykład uzdrawia w szabat. Denerwuje ich i uważają za bluźnierstwo przede wszystkim to, że nazywa siebie Bogiem, że stawia siebie tak w pozycji Boga, aspiruje do tego, żeby te cechy boskie sobie przypisać. Nie może tego być. I właśnie tutaj pada po raz pierwszy słowo bluźnierstwo z ust Żydów, że Jezus bluźni. Bracia i siostry, ta debata, ta rozmowa Jezusa w tej świątyni, w tym najświętszym miejscu zakończyła się niczym. Jezus, który mówi prawdę, który czyni dobre rzeczy, ich nie obchodzi. Chcą Go ukamienować, bo mają swój obraz Boga i nie mogą przyjąć Jezusa Chrystusa, który został przez tego samego Boga posłany, przez Boga jedynego, który w tej świątyni też był obecny. Jezus dzisiaj odchodzi za Jordan. Idzie w tym kierunku, jak szedł zazwyczaj do Galilei, tą ścieżką, i to miejsce, gdzie Jan chrzcił przy Jordanie, to właściwie było takie bardzo miejsce takie przejściowe na szlaku, który prowadził z Galilei do Jerozolimy. Jezus tam się zatrzymuje i dopiero ewangelista mówi, ci, którzy tam przybyli, wielu, których przybyło tam za Jordan, uwierzyło w Niego. Bracia i siostry, więc te dwa miejsca dzisiaj nam kontrastują. Świątynia z jednej strony i z drugiej strony pustynia, można powiedzieć. Miejsce przejściowe, niezauważalne. No bo kto by się zatrzymywał przy rzece? Szybko przejść i iść dalej do Jerozolimy. Nie było zbyt daleko. Ale Jezus tam się zatrzymuje. Jana już nie ma, ale Jezus jest po nim. Bracia i siostry, kiedy dzisiaj patrzymy na naszą sytuację, to też nam kontrastują te dwie rzeczy. Z jednej strony świątynia, a z drugiej strony można powiedzieć moje to miejsce za Jordanem. W pewnym sensie można powiedzieć, że to mój dom, w którym jestem, w oddali od świątyni i to jest ten duchowy stan, w którym się znajduję. Wydawałoby się stan z dala od Boga. Bardzo wiele razy już słyszałem w tych dniach od różnych ludzi takiego świadectwa, że dopiero doceniłam, co to znaczy mieć Eucharystię na wyciągnięcie ręki. Jakim skarbem jest możliwość przychodzenia do Kościoła, modlitwy swobodnej, przyjmowania sakramentów. Dopiero to doceniam. Zaczynam się nawracać, zaczynam wierzyć. Bracia i siostry, my dzisiaj w pewnym sensie, można powiedzieć, przez to być może, że nie docenialiśmy to, że jesteśmy przy świątyni z Jezusem, tak jak ci Żydzi, zostaliśmy wyprowadzeni za Jordan, ale Jezus nie pozostał w tej świątyni. On
poszedł za Jordan razem z nami. Potrzebujemy odczytać ten Jego gest i ten Jego znak w tym Słowie, że to jest miejsce dla nas dzisiaj, żebyśmy my na nowo w Niego uwierzyli. Nie tylko uwierzyli w te znaki, które On czynił w naszym życiu wcześniej. Bo Żydzi mówią, no tak, czynisz dobre rzeczy, ale aspirujesz do bycia Bogiem. W tej sytuacji, w której ja się znajduję obecnie, niezależnie od historii mojego życia, Bóg mógł wcześniej w moim życiu zdziałać wiele cudów. Może niektóre rzeczy nie zauważyłem, kogoś ich było więcej, kogoś ich było mniej. Ale dzisiaj, kiedy jestem za Jordanem, w tym punkcie dalekim bardzo od świątyni, potrzebuję na nowo w Niego uwierzyć, że za tym Jordanem, w oddali od świątyni, Bóg nadal jest moim Bogiem. Że On nie jest tylko tym, który po prostu zrobił kilka pięknych rzeczy i teraz mnie pozostawił. On jest tym, który mnie nadal prowadzi i jest ze mną. Jeżeli myślisz, jeżeli myślicie, że najbardziej cierpicie z tego powodu, że nie ma dostępu teraz do sakramentów, to Jezus cierpi bardziej. Jego tęsknota za nami jest większa i uwierzcie, że On robi o wiele więcej niż my w tym czasie, żeby być przy nas. Oczywiście dał się nam w chlebie i nic tego nie zastąpi w chlebie życia, ale w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, On wychodzi po nas za Jordan. On jest na tej pustyni razem z nami i chce, żebyśmy wyznali wiarę właśnie w tym punkcie. On jest z nami, bracia i siostry, i przy okazałej świątyni wobec elit, którzy być może nimi gardzą, ale i też wśród prostego ludu za tym Jordanem. I w mieście burzliwym, w mieście zaludnionym, w naszym życiu rozpędzonym, które było jeszcze parę miesięcy temu, całkiem wydawałoby się normalne, i teraz, kiedy wyszliśmy na pustynię.